Siema, jest dzisiaj znowu ze mną Rafał, brat Jarka Ninży. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie trening. Pamiętacie, że ostatnio robiliśmy pozowanie. Powiedziałem, że nogi i plecy troszkę do poprawy, więc dzisiaj nie będziemy robić nóg, bo na nogi umówimy się, jak ja już będę po walce i będę mógł trenować nogi, bo to wtedy gwarantuję, że będzie niezapomniane przeżycie. Szmeksy coś o tym może powiedzieć. Co mogę powiedzieć? Nie jest lekko, jak widać na złączonym obrazku. Także nie róbcie tego w domu, bo jeszcze się pożegacie się albo jeszcze urośniecie. Między innymi on, ale dzisiaj powiemy sobie, znaczy powiemy, potrenujemy sobie plecy. Ja dzisiaj oczywiście nie trenuję, bo ja na razie siłowo nie trenuję, żeby się, że tak powiem, nie nadwyrężać, bo za dużo mam innych treningów, ale zrobimy parę rzeczy na plecy w moim stylu. Oczywiście powiemy sobie, w jaki sposób powinno się trenować plecy, pod jakimi kątami i tak dalej, jakie części tego umieśnienia powinno się zaatakować, żeby ten rozwój był najbardziej optymalny. Dobra, zacznijmy sobie nasz trening od moim zdaniem najczęściej zaniedbywanej części mięśni najszerszych, albowiem od tej dolnej części najszerszego. Słuchajcie, wiadomo, że fajnie najszerszy to nie tylko pod pachami, ale jak on się zaczyna bardzo nisko i te plecy są takie, że tak powiem, od samych bioder bardzo szerokie, tak jak miał Dorian Yates. Więc my zaczniemy sobie od takiego ćwiczenia dosyć nietypowego ściągania linki jednorącz na wyciągu oczywiście, nie? Czyli zaczynamy. Najpierw pokażę, o co mi chodzi. Ustawiamy sobie wyciąg, wiadomo, znaczy ławkę blisko wyciągu. Nie muszę mieć oczywiście tak ustawionej ławeczki, ale mogę. Zrobię to po to, żeby łatwiej mi się to robiło, żebym się bardziej mógł, że tak powiem, skupić na samym ruchu. Służyć to będzie dla mnie tylko do tego, żeby się zaprzeć ręką. Siadam sobie w ten sposób, albo siadam sobie w ten sposób i stąd ściągam łokieć do dolnej części brzucha. Nie? Czyli nie staram się w żaden sposób ściągnąć łopatki, ani nic takiego. Nic nie skręcam. Słuchajcie, skręcanie dłoni to jest największy błąd, więc generalnie staram się tak, żeby kciuk był cały czas w górę i stąd ściągam tylko i wyłącznie do tego momentu, kiedy czuję, że mój łokieć dochodzi mniej więcej do linii brzucha. Nie staram się za wszelką cenę ciągnąć do tyłu, bo jeżeli pociągnę do tyłu, to będę musiał ściągnąć łopatki. Przez co oczywiście ten mięsień najszerszy będzie pracował mniej. Czyli tylko i wyłącznie ściągam do takiej pozycji. Tą ręką oczywiście tylko jest po to, żebym się zaparł, tak żeby było mi wygodnie i stąd ściągam. Pamiętajmy też, że jakby na siłę spowalnianie ruchów, czy na siłę jakby, nie wiem, zatrzymywanie na przykład w tej dolnej pozycji nie jest najlepszym pomysłem, mimo to, że to robi pompę, daje pompę i tak dalej, bo po prostu uniemożliwia mi trenowanie takim optymalnym dla siebie ciężarem. Czyli staram się cały czas w ruchu. Czyli staram się zawsze troszeczkę jakby, może być szybciej ściągnąć w dół pod kontrolą, czyli troszeczkę wolniej opuszczam do góry, ale żeby to nie było coś takiego, że ściągam, zatrzymuję tam raz, dwa, trzy, nie wiem, super mega wolno opuszczam, czy nie wiem, super mega wolno ściągam, nie. Staram się robić to w takim dla siebie naturalnym rytmie, nie? Najważniejsze, cofnij się trochę do tyłu. O, dokładnie. Tak, żeby tu były plecy proste. Pamiętajmy, że nigdy też nie robimy czegoś takiego, czyli jakby nigdy tej klaty nie wyolamy do góry. Plecy powinny być w takiej naturalnej krzywiźnie, proste, nie wygięte w drugą stronę. I ściągamy do dolnej części, tak jakbym chciał dotknąć łokciem mniej więcej o tutaj. O, dokładnie. Mniej więcej do tej pozycji. I ile powtórzeń robić? Jako, że to jest nasza pierwsza seria, ja lubię robić w ten sposób, że dwie serie pierwsze na treningu są zupełnie lekkie. Takie tam po 10-12 powtórzeń, żeby się, broń Boże, nie zmęczyć. Potem jedną zrobimy serię średnią, też taką na 10-12 powtórzeń i potem dwie zrobimy serie robocze, bardzo ciężko do upadku mięśniowego. Nie kręcimy dłonią, dłoń jest cały czas tak samo. Dokładnie. I myśl tylko o tym, że przesuwasz jakby łokieć do tyłu. I super. Na drugą serię zrobimy troszeczkę ciężej, ale to jest jeszcze cały czas seria rozgrzewkowa, więc bez przesady, żeby się nie zmęczyć. Kolejne 10-12 powtórzeń. Jakie przerwy między seriami? Słuchajcie, takie, żebyście wiedzieli, że robicie serię optymalną. To znaczy, jeżeli czujecie, że byście zrobili lepiej, więcej,
jeżeli byście odpoczęli na przykład minutę dłużej, to znaczy, że musicie odpoczywać dłużej. Nie ma sensu się spieszyć, nie ma sensu skracać przerw kosztem na przykład podnoszenia ciężarów, czy ilości powtórzeń. Nie? Czyli wiadomo, że trening siłowy to nie są wyścigi, to nie jest trening wytrzymałościowy, czyli nie może być tak, że intensywność kreuje mój oddech na przykład, czy częstotliwość uderzeń serca na minutę. Ja po prostu intensywność generuję poprzez możliwość maksymalnie ciężkiej pracy na największych dla siebie, najbardziej optymalnych dla siebie ciężarach. Nie? Teraz robimy dwie serie robocze. Czyli dwie serie robocze, można powiedzieć tak, że seria robocza to jest taka seria, która daje faktycznie takie efekty hipertroficzne. Czyli żeby dawała takie efekty, musi być ona albo do upadku, albo blisko upadku mięśniowego. Nie, czyli można powiedzieć tak, że staram się dobrać sobie taki ciężar tutaj, żebym zrobił te 10-12 powtórzeń, ale jeżeli czuję, że mogę zrobić 15, zrobię 15. Jeżeli odpadnę po 8, czuję, że nie mogę dociągnąć tego do końca, no to trudno, to zrobię 8. Czyli jedziemy na maksa, zobaczymy, nie znam Ciebie, to nie wiem, jakimi ciężarami trenujesz, więc zobaczymy po prostu, ile dasz radę zrobić. Jedziemy do odcięcia, nie myślimy o tym, ile powtórzeń, jedziemy na maksa. Oczywiście staram się też technikę cały czas trzymać łokciem do dołu. Pod kontrolą do góry, ale na dół w miarę energicznie, dynamicznie w dół. I tu widzę, że siła jest, więc chyba zrobimy jeszcze jedną dodatkową serię. Trochę dołożymy. Ale fajnie pali. O, powiem Ci, fajnie pali. Dobra, tym ćwiczeniem przetrenowaliśmy, można powiedzieć, tutaj te części najcięższego na samym dole. Teraz pójdziemy trochę wyżej, będziemy starali się tą część pobudzić i na końcu, że tak powiem, zrobimy sobie tą górną piersiową część. Idziemy teraz w takim razie na inny wyciąg i tam Wam też pokażę dwie odmiany. Dobra, teraz zobaczcie, mogę użyć tego wyciągu do trenowania różnych części pleców. Najczęściej stosuję to oczywiście do treningu mięśni najszerszych, ale również często, szczególnie u zawodników gdzieś tam przed zawodami, wykorzystuję to do trenowania mięśni czworobocznych. Zobaczcie, jaka jest różnica. Jeżeli trenuję mięśnie czworoboczne, to staram się w bardzo dużym stopniu ściągnąć łopatkę. Czyli można powiedzieć tak, że im bardziej ściągam łopatkę i tylko dociągam króciutko ręką, tym bardziej pracuje mi górna część pleców. Im bardziej staram się pracować ramieniem, nie ściągając łopatki, tym bardziej będę pracował mięśniem najszerszym. Dlatego też na przykład, jeżeli moim celem byłoby trenowanie mięśni najszerszych, to nawet nie tyle staram się siedzieć maksymalnie w pionie, co minimalnie pochylam się do przodu. Jeżeli się pochylam do przodu, pokażę Wam na jego przykładzie, jak te włókna mięśniowe, które włókna mięśniowe będą pracowały najmocniej. Ale najpierw pokażę Wam tą formę na czworobocznych. To jest też bardzo fajna sprawa, szczególnie, że wielu zawodników, wielu kulturystów ma te mięśnie czworoboczne słabe, szczególnie jeżeli mówimy o takich osobach, które głównie trenują jakieś ściąganie wyciągów z góry, pocięcie na drążku i tak dalej, to tak naprawdę może powiedzieć, że między łopatkami jest słabo. Na to, na czym się skupiam najbardziej, to ściągnięcie łopatek. Zobaczcie, moje ramiona prawie w ogóle się nie ruszają. Czyli tu nie ruszają. Tak, czyli mam jakby lekko zgięty i teraz patrz, ja stąd przyciągam, można powiedzieć, klatę, wbijam do tego. Czyli bardziej na... No tak, żeby było mi wygodnie, ale jakby robię taki ruch tak. Natomiast zobaczcie teraz różnicę. Jeżeli zrobię coś takiego, mam oczywiście plecy proste. Jestem minimalnie pochylony do przodu i teraz ściągam tylko i wyłącznie, zobaczcie, przyciąganiem. Mam trochę większy zakres ruchu, ale w większym stopniu przyciągam drążek do brzucha, a nie robię ściągania łopatki. Widzicie? Widzicie tą różnicę, nie? I my wersję będziemy robić tą drugą. Czyli my robimy tą drugą wersję, czyli tą przyciąganie ramion do brzucha. Drugie ćwiczenie, już jesteśmy rozgrzani, ale robimy tak czy siak pierwszą serię, troszeczkę lżejszą. Plecy proste. Plecy proste minimalnie są zgięte do przodu, dobra? I teraz stąd
bez ściągania łopatek staram się troszeczkę może bardziej w pionie siedzieć, minimalnie. OK. O właśnie. I tu zakres powtórzeń ile? Też zrobimy z 10-12. Pierwsza jest lżejsza. No i teraz zobaczcie. Opór idzie tak, jak idzie ta linka. A ta linka idzie idealnie tak. Czyli tak się kurczą, te włókna kurczą się najbardziej. Czyli można powiedzieć, że ta część najczęstszego pracuje najmocniej. Dobra, dołóżmy coś. Znaczy powiem ci, to też nie robiłem. No, wyciągi ogólnie są fajne. Jeżeli chodzi o plecy, to wyciągi są naprawdę bardzo dobre, bo można sobie właśnie poprzez chociażby nawet usadowienie wyżej albo niżej generować pracę albo tej części, albo tej części i tak dalej, nie? Wiesz, ja też robiłem co lubię, nie? Pociągnięcia, takie coś i zaniedbywałem te właśnie ćwiczenia. No tak, 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 no. I zobaczymy, czy poprawią mi to plecy, jak zacznę robić w zimę. Także właśnie chcę się skupić typowo, wiosłowania, jakieś właśnie takie wyciągi, żeby po prostu poprawić to, co jest teraz kiepskie. Tak, jasne, jasne, że tak. To jest najlepsze. To, co idzie dobrze, to nie ma co poprawiać, lepiej robić to, co nie idzie dobrze. Się napiję. Nie zaokrąglaj pleców, one są proste, ale minimalnie jakby pochylone w przód. I zobaczcie, nie ma przesadnej pracy łopatek, ale ramię idzie idealnie do tyłu. Dzięki temu ten najszerszy pracuje bardzo mocno. O kurde! Co tak mało? Jeszcze. Dawaj. Mocno. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. O kurde. No i można powiedzieć, że teraz byśmy blisko upadku, czyli ta seria na pewno zrobiła robotę. Wystarczy, idziemy teraz wiesz, na tu też wiosłowanie sztangielką. Też oszukiwania, bo teraz w linii prostej zawsze mogłem sobie bujnąć tym ciężarem, nie? A teraz typowo... Tylko, że zobaczcie, że jak bujacie, to zaczynacie troszeczkę angażować górną część pleców, nie? Bo wtedy jest łatwiej jakby pociągnąć tym opatrzeniem. Ja zawsze robię tak, że... No, no i to też nie jest moje źle, tylko zależy, co chcemy osiągnąć, nie? Jeżeli teraz się skupiam na najszerszym, to nie. Dobra, idziemy teraz na sztangielkę. Dobra, teraz zrobimy sobie wiosłowanie sztangielką. Słuchajcie, można oczywiście robić to wiosłowanie również na różnych pozycjach. Wiadomo, mogę być bardziej równoległy do podłogi, mogę być wyżej, mogę być tak. Natomiast ja będę chciał się skupić na tym, żeby moje barki, moja obręcz barkowa była troszeczkę wyżej, biodra niżej. Dzięki temu ten ruch będzie znowu samym łokciem. Nie staram się ściągnąć łopatki ani nic takiego, tylko ściągnąć łokciem. Dzięki temu zaangażuję bardziej górną część mięśni najszerszych. Czyli łapię sobie mniej więcej w ten sposób. I stąd przyciągam tylko łokieć do góry. I też znowu pierwsza lekka, dwie ciężkie zrobimy. Stara się nie pracować za bardzo łopatkami, tylko staraj się przyciągać tą sztangielkę. O, właśnie. I dzięki temu bardziej będziemy pracowali nad tą tutaj górną częścią, nad tą piersiową częścią mięśni najszerszych. Pierwsza seria taka na 10-12, a potem będę chciał zrobić dwie ciężkie serie tam po 8. No, powiem ci, to nienawidziłem tego ćwiczenia, nie? Dlatego tak olewałem to ćwiczenie. Nie, no, sztangielka jest fajna, bo można, mówię, dobrze, jak się dobrze ustawisz, to też można ją bardzo fajnie wykorzystać do odpowiedniej pracy, że powiem, nie? Wiesz, jeżeli chodzi o samą szerokość barków, wiadomo, że daje to niby boczny akord, ale jeżeli chodzi o wygląd, taki jakby, że tak powiem, iluzję szerokości, również bardzo fajnie działa, jeżeli będziesz trenował przedni akord. Właśnie ja robię dużo tych łączonych, robię tak, 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 no. Ale zaś mało tyłów robię, nie? No, ale... Tyły robię to, co takie wszystkie, no, i... wiem, takie wszystkie łączenia to i tak dalej, jak się robi takich bardzo dużo kombinowanych ćwiczeń, to one jakby są dosyć słabe, jeżeli chodzi o rozwój mięśni, dlatego że jakby tym takim czynnikiem limitującym nie wiadomo, co wtedy jest. Wiesz, jak robię na przykład sobie jakieś tam, nie wiem, z nosy bokiem, przodem, tutaj to i tak dalej, to okej, ja sobie spompuję
bardzo fajnie te barki, ale tak naprawdę nie będzie to ciężka praca ani dla przedniego oktagonu, ani dla bocznego oktagonu. Ty polecasz na dużych ciężarach czy na mniejszych? Znaczy, ja polecam na takich optymalnych ciężarach, czyli wiadomo, nie wyobrażam sobie, żeby zrobić super wznosy bokiem, robiąc 4-5 ruchów, więc ten ciężar nie może być aż taki duży, ale myślę, że tam zakres powtórzeń między 10 a 20 dla większości osób, jeżeli chodzi o wznosy, to jest idealny zakres. Nie? Ja jestem też zwolennikiem tego, że im jest ćwiczenie bardziej izolowane, tym tych powtórzeń lepiej robić troszeczkę więcej, bo jestem w stanie maksymalnie zmęczyć tą... I fajnie barki się dają, jak jestem ławeczką oparty, wiesz, typowo... Stają barki i po prostu jak już nie daj rady, zmniejszy ciężar, jeszcze dobić parę powtórzeń i tak... Słuchajcie, o tym sobie jeszcze pogadamy, bo takie tam mówię, dobijanie czy coś i tak dalej, to zmęczenie to jest coś innego niż napięcie mechaniczne. A tak naprawdę to napięcie mechaniczne to jest główny taki inicjator wzrostu masy mięśniowej, nie? Czyli można powiedzieć tak, że nie chodzi nam jakby o to, żeby zamęczyć jakąś grupę mięśniową, żeby potem nie można było ruszać rękami. Chodzi o to, jak ona ciężko musi pracować w czasie danego ruchu, a nie o to, jak bardzo jest zmęczona, nie? Czasami to zmęczenie, które się nawarstwia z serii na serię, jest właśnie przeszkodą, że ten trening nie jest tak naprawdę taki dobry, jeżeli chodzi o hipertrofię. Dobra, no dalej. Mocno. Jedziemy dalej. No i pięknie. Myślę, że spokojnie możemy dołożyć. Dołożymy ciężaru, było za mało. Żeby lipy nie było. Słuchajcie, kolejne ćwiczenie zrobimy sobie na górną część pleców. I będzie to ściąganie drążka wyciągu z góry, szerokim chwytem. Słuchajcie, większość osób uważa, że jest to ćwiczenie super, że to jest super ćwiczenie na najszerszy grzbiet. Natomiast nie do końca tak jest, chyba że prawidłowo prowadzimy ramiona. Natomiast my będziemy starali się prowadzić ramiona tak typowo, jak większość ludzi prowadzi. Czyli niestety nie będzie to ćwiczenie na najszerszy, tylko właśnie na środek pleców. W jaki sposób to robimy? Oczywiście siadamy w pionie i teraz tak, jakbym chciał ten najszerszy, żeby bardziej pracował, to musiałbym prowadzić, jakby zrotować lekko ramię do środka i prowadzić łokcie lekko z przodu. Natomiast ja nie chcę robić najszerszego, więc będę robił sobie ściąganie w ten sposób, że łokcie mi wychodzą za plecy. Przy najszerszym łokcie by nie mogły wychodzić za plecy. Natomiast ja staram się zrobić górną część pleców, więc tutaj ściągam w ten sposób do tyłu. Oczywiście dzięki temu i środek pleców i troszeczkę trójnakląt barków też pracuje bardziej, natomiast najszerszy też pracuje, wiadomo, ale nie aż tak efektywnie, jakby to było, gdybym robił to w ten sposób, albo gdybym oczywiście zastosował pod. Teraz zrobiliśmy już cały najszerszy, więc teraz bym chciał zrobić górną część pleców. I nie robię tak? Dokładnie. O, dokładnie. Znaczy, większość osób w ten sposób trenuje, natomiast nie jest to wcale ćwiczenie najlepsze na najszerszy. Tamte ćwiczenia były znacznie lepsze, natomiast jeżeli chodzi o środek pleców, super sprawa. Dawaj, mocno. Do upadku. Jest ostatnia seria, więc zmniejszy ciężar i dobijemy. Jeszcze dwa. Dawaj, jeszcze raz. Ok, dawaj. Zmniejszam i pompujemy jeszcze. 6-8 powtórzeń. Raz, jedziesz. Dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze dwa, jeszcze raz, okej. Okay. Myślę, że jeżeli chodzi o plecy, w zupełności nam wystarczy. O, powiem wam, wchodzi. Dla mnie coś fajne było nowego, nie? Zawsze robiłem jedno i to samo, pociągnięcia, to, także... Fajnie wchodzi. Nie no, myślę, że też trzeba po prostu podchodzić do pleców jako do takiej bardziej złożonej grupy mięśniowej. Wiesz, to tak samo jak trenujesz barki, wiesz, że trenujesz osobno przedni akton, boczny akton, tylny akton. Jak trenujesz klatę, wiesz, że coś na górną część klaty musisz zrobić, coś na dolną, na środkową. To tak samo też tutaj. Też jedno ćwiczenie, że, czy tak powiem, jeden rodzaj ćwiczeń nie wystarczy. Trzeba troszeczkę pod różnymi kątami potrenować. Na tym polega kulturystyka, że tak powiem, pod różnymi kątami, żeby te mięśnie regionalnie też tam, że tak powiem, bardziej stymulować, nie? Też, ja też nie chcę być duży, tylko chcę
wiesz, kto mi się podobał, Frank, wiesz, który taka estetyczna sylwetka i właśnie takie coś kieruje, tak, nie? Tak. To tak się mówi, że Frank Zane jest jakby takim uosobieniem kulturystyki klasycznej, nie? Teraz to co tutaj. Natomiast ja tam zawsze wolałem takich stworów, więc tam dla mnie Dorian Yates z tamtych czasów, czy tam nie wiem, z tych późniejszych. No, albo Nasser el-Sambaty, nie wiem czy kojarzycie czy nie, to były dla mnie kulturyści, tacy, których zawsze podziwiałem i zawsze chciałem tak znać. Dobrze, myślę, że na dzisiaj dziękujemy bardzo, idziemy teraz wypić białeczko, zjeść jakiś kleik ryżowy, chociaż słyszałem, że ktoś mówi, że nie wolno. Moje ulubione. Tak, także kleik ryżowy z odżywką białkową jak najbardziej. Na tak. A Was zapraszam do subskrypcji, do klikania dzwoneczków i do następnego razu. Pozdrawiamy.